Eu mai e cum spune ceva, nu știu, spune, Ibrația. Dar tu știi ce să zic, la Dumnezeu și Sfinte, în mod iubeții și vă separat. Însă prășoam de fost lucrurile de zonă, de chiar ea, în sfârșit de cruția, pe vestuva, ea fost medica. Tu știi, domn, cruția, te putin, dar tu mai e bine. Să
i oczywiście zaprosili się do braciszka, jak będzie gdzieś tam przychodził, to zawsze może wstąpić do nich na kawę. No i oczywiście ksiądz Franciszek raz czy drugi raz z takiej okazji skorzystał. I przyjście do domu nie na kolędę, tak jak teraz na obchód kolędowy po domach. Przyjście poza kolędą, tak chciałoby się powiedzieć, zaskoczenie, to przychodzi się na to, co w tym domu rzeczywiście jest naprawdę. Bo na kolędę to wszystko jest zwykle bardzo uporządkowane. Jak ktoś mocno pije, to już przed kolędą nie pije, żeby to proboszcz nie począł się pikanie, jak tam żona czy dzieci powiedzą, że taki szpes pije, no to nie. Może to kurczę, kilka by powiedzieli, nie,
natychmiast poszło za nim. Nie bójmy się podjąć nawrócenia, by natychmiast rezygnować z tego, co przeszkadza, z tego, co uwłacza. I jeszcze jeden cytat z listu papieża, z akwotacji papieża Franciszka do młodych, może tam bardziej to skierowane do 15 lat niż do kilku lat, ale myślę, że już takie nawet najmniejsze dzieci, jeśli nawet jeszcze nie pili alkoholu, co byłoby bardzo dobrze, to na pewno mają problem z częstym korzystaniem z komórek, z smartfonu, komputerów czy innych rzeczy. I papież Franciszek też mówił o zagrożeniu świata wirtualnego, zarówno dla dzieci, jak i dla nas dorosłych. I mówi tak, jednak aby zrozumieć to zjawisko, w jego pełni należy uznać, że podobnie jak cała ludzka rzeczywistość jest ono naznaczona ograniczeniami i brakami. Niezdrowy jest wyrynek komunikacji w samym tylko kontakcie wirtualnym. Czasami młody mówi, kiedy zrobisz, że idziesz na jakiś koncert, to będziesz miał kilkadziesiąt albo kilkaset lajków. I myślisz, że masz tylu znajomych. A ja mówię, to napisz, że potrzebujesz poważnie 3 godziny rozmowy, bo ci jest ciężko w życiu. Zobaczymy, ile będziesz miał po prostu, że ktoś ci zaproponuje, że się z tobą spotka. Na taką osobę. I wtedy jest obnażony świat wirtualny. I dlatego papież mówi kawałek dalej. Środowisko cyfrowe jest też obszarem samotności, manipulacji, eksploatacji, przemocy, aż do skrajnego przypadku Dark Web. To niezmiernie ważne. Uświadomić sobie rzeczywistość. I kończąc, bo nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak to mówić, ale żeby jasne brzmiało przesłanie też do podjęcia przez niektórych spośród nas, po prostu widziała procedury wysłania człowieka do prowadzenia abstynencji. Albo może, że kiedy przyjdzie za niedługo wielki post w pięknym czasie programowym, żeby właśnie wtedy podjąć abstynencję, przynajmniej może na czas postu, a może ktoś tak spróbuje podjąć abstynencję i wypaszyć łaskę u innych, aby móc też zobaczyć konkretne doświadczenia, konkretne rzeczy. Tak jak mogłem to odkrywać na odwyku, kiedy 6 lat posługiwałem jako kapelan, że przychodzili mnie ludzie, mówili: księże, nie wiem jak się to stało. 20 lat zaprzeczałem, że jestem alkoholikiem. I przyszedł dzień, że choćby mnie natknęło. Stary mocno i powiedział: za 200 mnie na odwyk. Mówi: nie wiem skąd mi się to wzięło. A ja im mogę powiedzieć, a ja wiem. Bo skoro dziesiątki tysięcy ludzi podejmują krucjatę i ofiarują swoje abstynencje, po to by ratować, to dostałeś dzisiaj łaskę. Nikt się nie przekonywał. Dostałeś od Boga natchnienie, żeby to podjąć, żeby przyjechać na odwyk, żeby zatrzymać się straszliwą tragedię związaną z Twoim opiekstwem w Twoim domu. To konkretne owoce też dzieła krucjata, jak i te, kiedy ludzie podejmują krucjatę sami, czują, że Pan Jezus wezwał ich na przykład z nienawiści do taty alkoholika, do taty, który może zabić mnie pół życia, swoim piciem, nadmiernym piciem. I to jest te doświadczenie, poprzez które może być zrobić. I kończąc, tak jak powiedziałem, chcę jeszcze zacytować krótki fragment podręcznika krucjaty wezwolenia człowieka. Kiedy